Siemanko ludzie, witam was wszystkich bardzo serdecznie w trzecim odcinku z gry Kapoński Jumping Kariera Zawodnika. W tym odcinku zaczynamy tak jakby Puchar Konfederacji, czyli takie można powiedzieć nie Grand Prix przed sezonem. Myślę, że w ten odcinek będzie dosyć długi, bo może zrobię wszystkie konkursy za jednym razem, ale to zobaczymy. Pierwszy konkurs w Rasznowie. Zobaczmy jak nam tutaj pójdzie. Mam nadzieję, że gra nie będzie ani za cicho, ani za głośno, że mnie będzie słychać. Aha, bug jakiś. Tam glitch. No dobra, zobaczmy jak nam tutaj pójdzie. Sesja kwalifikacyjna, że tak powiem, przed nami teraz. Uuu, słabo. Bardzo słabo bym powiedział. Ale awans jest do konkursu, to jest najważniejsze. Musimy skoczyć 67 metrów, wiatr pod narty. Więc jeżeli tylko dobrze się wybijemy, będzie gites, tak myślę. Świetny skok. Tak jak mówiłem, wszystko będzie gites, jak wszystko wyjdzie dobrze. A drugie miejsce zajmujemy, przegrywamy pół punkta z kimś tam. O, ciekawe. Oho, słabsze warunki, 0,2 metra sekundę. Ale cały czas wieje pod narty. Więc mamy szansę na podium. Jak czegoś nie spitolimy. No właśnie. No właśnie, zabrakło nam strasznie niewiele, bo 2 punkty. Skiepściłem to. Czas na drugi konkurs w Rasznowie. Warunki są gorsze, bo tym razem wieje w plecy, a nie pod narty, ale myślę, że mimo to w miarę to przeskoczymy. No to nie było idealne, ale jak widzicie wiatr w plecy był mocny, bardzo mocny i chyba najdalej skoczyłem ze wszystkich. O proszę. Pierwsza seria. 83 metry trzeba skoczyć, aby objąć prowadzenie. Wiatr w plecy, dosyć mocny. Jak na taką skocznię, więc może być ciekawie. Ale my sobie z tym poradziliśmy. Piękny skok, 94 metry. Prawie perfekcyjne wybicie, pewne prowadzenie po pierwszej serii. Super. Tym razem mamy wiatr pod narty, dosyć mocny, bym powiedział. No i myślę, że jak tylko dobrze się wybijemy, to będzie zwycięstwo. Oj, 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 no bym tak średnio powiedział teraz, no ale... Ale wygraliśmy jednak, super. Nice. Czas na... Sorry, że tak gadam trochę do dupy, ale jestem po pracy, więc wybaczcie za moje przejęzyczenia i tak dalej. Czas na konkursy w Klingenthal. Kwalifikacyjny skok przed nami, musimy skoczyć 127 metrów, wiatr w połowie pod narty, w połowie w plecy. Ja tej skoczni zbytnio nie lubię, ale może pójdzie w miarę ok. Oj, wyszło źle. Jak grałem za pierwszym razem, powiem wam, to no właśnie tak często bywało, że tak właśnie takie skoki mi wychodziły. O, sponsor. Weźmy najgorszego, bo pewnie na więcej nas nie stać. Drugie zawody w Klingenthal, oby były z naszej strony lepsze. Bo inaczej trochę będzie lipa, nie powiem. Z naszą generalką i nie tylko. No jest lepiej. Czwarte miejsce w kwalifikacjach, to się ceni. Pierwsza seria. Zobaczmy jak naszemu zawodnikowi pójdzie, oby jak najlepiej. Oj, oj, nie, nie, za nisko leciał, za nisko. Cholera. Przeawansuje przynajmniej. Oj nie, zabrakło niestety.
Bardzo źle, niedobrze. Może we Frenstacie pójdzie nam lepiej. Jest to moja jedna z lepszych skoczni według mnie w tej grze. Znaczy, jedna z bardziej lubianych przeze mnie skoczni, to chciałem powiedzieć. Kwalifikacje, wiatry pod narty, pada deszcz, więc warunki są dosyć ciężkie. Ale zobaczmy, jak my sobie z tym poradzimy. Oj, wybitny skok, 106,5 metra. No, ale mieliśmy prawdziwy huragan, można powiedzieć, pod narty. Więc musieliśmy to wykorzystać. Zobaczymy, czy podczas pierwszej serii pójdzie nam lepiej. Warunki są gorsze, ale przynajmniej nie pada w deszcz. Więc może być ciekawie, czemu moja myszka nie zareagowała, no bez hitu. Ale mimo to trzecie miejsce zajmujemy. Ciekawe. Pół metra sekundę wiatr wieje. Bardziej pod narty nam będzie wiać, więc abyśmy tylko to wykorzystali. Oj, 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 oj. Oj, trochę nam nie wyszedł ten skok, ale oceny wysokiej wygrywamy z ogromną przewagą nad jakimś Felixo szokiem, szokiem i innym Bioshockiem. I czwarte miejsce na razie zajmujemy w letnim tam Pucharze Konfederacji, więc jest ciekawie. Czas na drugi konkurs we Frenstacie. Wieje bardziej pod narty, więc mamy dobre warunki, żeby tutaj oddać dobry skok, przynajmniej. Oj, ale to nie był dobry skok. Mimo w miarę dobrego wybicia, no nie wyszło nam to za dobrze. Pierwsza seria, wiatry pod narty. Aby tylko się udało dobrze wybić. No, nie ma tragedii, ale mogło być lepiej. Przynajmniej noty w miarę ok. Ale prowadzimy po pierwszej serii o 5,5 punkta przed Moritzem Bauerem chyba. Druga seria, musimy skoczyć minimum 84,5 metra. Wiatr no bardziej z tyłu wieje, choć na końcu wieje nam pod narty. Warto byłoby to wykorzystać jak najlepiej. No, mogło być. Ale wygrywamy z wielką przewagą nad Niemcem o 33,5 punkta, więc kolosalna przewaga. Pogrom po prostu. No i objęliśmy prowadzenie w generalce. No, bardzo dobrze. Czas na Wisłę. Zobaczmy, jak nam tutaj pójdzie na naszej ojczystej ziemi. Kwalifikacje, wieje bardziej w plecy, ale myślę, że sobie z tym poradzimy bez większych problemów. Ale wybiliśmy się wysoko, wysoko nad zeskokiem. No i dobry skok. Wygrywamy kwalifikacje niespodziewanie, nice, nice. Pierwsza seria również wieje pod narty, ale musimy skoczyć jeszcze dalej, żeby objąć prowadzenie w kwalifikacjach. Więc zadanie jest dosyć ciężkie, ale wykonalne, tak myślę. No tyle nie skoczyliśmy, ale skok w miarę dobry. Czas na drugą próbę. Chciałbym, szczerze wam powiem, awansować do dziesiątki po tym konkursie. Znaczy awansować, znaleźć się w dziesiątce po tym konkursie, bo inaczej może być cienko z naszą generalką. Ale świetny skok, 131,5 metra w ciszy oddany. No i szóste miejsce, super, o to mi chodziło. Nadal prowadzimy w generalce, więc to jest całkiem spoko. Wybicie, dobre ułożenie się w powietrzu, wysoko, wysoko i daleko, daleko, 126 metrów i drugie miejsce po kwalifikacjach, super wynik.
O, prawie 1,5 metra na sekundę wyjeżdża i to pod narty, wow. To może być rekordowy skok, jak tylko dobrze wszystko zrobimy. Chciałbym bardzo, bo myślę, że można to skoczyć o wiele dalej. O wiele dalej. Same 17 prawie dostaliśmy, 3 razy 17. Ponad 20 punktów odjętych, ale odległość 136,5 metra, jak na tę grę to dosyć sporo. Ale przez to, że nie wylądowałem telemarkiem, jesteśmy dopiero na 10 miejscu, ale jak znam życie, byłby upadek, jakbym chciał tutaj telemarkiem wylądować na tej odległości, bo już nieraz grając w tę grę próbowałem, więc raczej niby to stu nie wyszłoby mi to. Wtedy byłoby jeszcze dalsza lokata. Dobra, teraz zaryzykowałem i to się opłaciło. I wygrywamy! O kurde! O ponad 6 punktów! Z chyba 14 miejsca, już zapomniałem. Chyba z 14 miejsca awansowaliśmy na pierwsze miejsce. 13 lokat! Jakiśmy atak przeprowadzili w drugiej serii. No coś nieprawdopodobnego. Nie spodziewałem się, że awansuje do dziesiątki, a tym bardziej, że wygramy. No coś nieprawdopodobnego. No super. Świetnie bym powiedział. No kapitalnie. Czas na sztams. Jazda z tym. Sztams to też jest jedna z takich moich bardziej lubianych skoczni w tej grze. Dosyć fajnie się na niej lata, że tak powiem. Dosyć wysoko jak na taką normalną skocznię. I fajnie to wygląda według mnie. O, nowy rekord jak nic. 116,5 metra. No, niesamowity wynik. Niesamowity. Świetny skok. Prawie metra sekundę pod narty. Więc trzeba to wykorzystać i rozgromić przeciwników po prostu. Zróbmy to. No i to zrobiliśmy. 117 metrów. Prawie same dwudziestki. I pogrom. Po prostu pogrom po pierwszej serii. Tu nie ma już wyjścia, żebyśmy tego nie wygrali. To trzeba po prostu upieczętować, postawić tę przysłowiową kropkę nad i. Delektujmy się po prostu. No, tym razem to nie był jakiś super daleki skok, ale to i tak jest naprawdę ogromny wynik. I przewagą prawie 50 punktów wygrywamy na coś niesamowitego. I umacniamy się na pozycji lidera. Jest naprawdę świetnie. Drugi konkurs teraz czeka nas na skoczni w Sztams. Lećmy. Kwalifikacje. Wiatr bardziej wieje pod narty. Jest mgła, pada deszcz. Więc jest dodatkowe noszenie na skoczni, chyba. Więc no, powtórzyłem się, ale wybiłem się tragicznie, ale mimo to skoczyliśmy w miarę okej. No, tragedii nie ma, ale mogło być lepiej. Oby w konkursie już było tak jak dzień wcześniej. Bo inaczej trochę będzie słabo, nie? Oj, oj, będzie daleko. Będzie dobry skok. Tak jest. 111,5 metra przy wietrze w plecy. No i ogromna przewaga jak na te skocznie, więc raczej jest to niemożliwe, żebyśmy tego nie wygrali po raz drugi z rzędu. Przepraszam jeszcze raz za moją wymowę dzisiaj, ale po robocie wróciłem, więc no, trochę taki jestem. Niedowalony, że tak powiem. No, mocniej wiało w plecy. Nikt tu widzę nie skoczył jakoś daleko, więc utrzymaliśmy pierwsze miejsce. Super. Ten Stefano nas goni. I może wygrywamy, to jakaś nasza przewaga się nie powiększa zbytnio, więc no, jest ciekawie. Czas na konkursy w Trondheim. Wybicie dobre, wysoko, nad zeskokiem lecimy, wysoko i dobrze, dobry lot. Odległość mogła być lepsza, ale jest ok.
Ale skoczni w tej grze, przyznam się wam, że nie skacze mi się najlepiej, więc każdy wynik w dziesiątce przyjmę z zadowoleniem, że tak powiem. No i dobry skok. 131 metrów i miejsce pierwsze po pierwszej serii z dużą w miarę przewagą, więc jest duża szansa na podium, jak nie na zwycięstwo. Chociaż, o kurczę, trzeba skoczyć daleko. No może być ciężko z tym podium, ale zobaczmy. Ale mi ścięło coś. Tragedia. Tragedia. Coś tu nie wyszło. I to bardzo. Ale jest 10 miejsce, tak jak mówię, jestem zadowolony. No i tym razem powiększyliśmy nieco bardziej przewagę nad Stefano. Fajnie. Lecimy z kolejnym konkursem na skoczni w Trondheim. Tym razem warunki są dla nas znacznie lepsze, bo wieje pod narty, chociaż nie jakoś mocno, ale zawsze to coś, więc... O, świetny skok. Świetny. 138 metrów i wygraliśmy kwalifikację o prawie... A nie prawie, o 10,1. No tak. Świetny skok. Świetna próba. No, tym razem w pierwszej serii widzę, że nie wieje zbytnio tak jednoznacznie pod narty, ale i tak warunki są dobre, więc warto by to wykorzystać. Tak, wiem, że się powtarzam, mówię cały czas te więc i tak dalej, wiem, sam to zauważyłem, ale jakoś tak wychodzi. Nawet jakbym nie chciał. Mam nadzieję, że to wam nie będzie przeszkadzać podczas oglądania i tak dalej. Będę musiał nad tym troszkę popracować. No i świetna próba. Same 20 prawie dostałem. I drugie miejsce, no super. Super wynik. Jestem zadowolony i to bardzo. I co? Zaczynamy Puchar Świata Zimowy. Yeah! Wygraliśmy wszystko, super. Super. Shop. Chcę naprawić swój ekwipunek, bo pewnie jest... O, wow. Rozwalony szczególnie. Czy coś możemy kupić? Możemy sobie kupić oczywiście coś tam. Ale co nam to da w sumie? No to nam nic nie daje do statystyk, jak szczerze mówiąc. Ale możemy sobie jakieś fajne narty kupić. No kupmy sobie takie narty, bo czemu nie? I dobra, lećmy dalej z konkursami w... Ojej, to się patrzy. W Libercu, Kusamo i tak dalej. I tak dalej. No, wybiłem się jakoś nie najlepiej chyba, ale to jest świetny skok, no to 132,5 metra przy takim niezbyt idealnym wybiciu, no jestem zaskoczony i to pozytywnie, fajnie. Pierwsza próba w pierwszej serii, masło maślane, pierwsza seria przed nami teraz, wieje bardziej chyba w plecy, jak zauważyłem. Więc ciekawie. Oj, ściągnęło mnie szybko na zeskok. Ale zobaczcie, ile punktów dostaliśmy na plusie. I no, i prowadzimy o 0,5 przed jakimś Aleksem. I tu nikt nie przekroczył punktu K z zawodników. Co jest dosyć ciekawą sytuacją. Bo nawet w rzeczywistości jest to mało spotykane, żeby podczas pierwszej serii nikt nie przekroczył punktu K. No. Oj, spóźniłem to chyba. O, ale to skiepściłem. Skiepściłem ten skok, proszę państwa. No i to będzie pewnie chyba ostatnie miejsce. Nie, 25, ale nie tak chciałem rozpocząć ten puchar konfederacji zimowy.
O, dostałem nagrodę, super. No dobra, lećmy dalej. Tym razem skaczemy we mgle, ale jest delikatny wiatr pod narty. Zobaczmy, jak my to wykorzystamy. Oj, oj, ale to spóźniłem ten skok, to wyraźnie było widać. Abyśmy tylko awansowali do konkursu, bo to będzie tragedia. No, rzutem na taśmę, bym powiedział, awansowaliśmy. Czy nadal będzie mgła? Nie. Jest pół metra na sekundę, tak bardziej w plecy. No to ciekawe, czy znowu nikt nie przekroczy punktu K w tych warunkach. Ciekawe. Oj, lepiej to wygląda. Lepiej, lepiej. Jest daleko. Jak na te warunki, chyba dobry skok oddaliśmy. No tak, jesteśmy w dziesiątce. Niewiele gorsi jesteśmy od czołowych lokat. Myślałem, że będzie gorzej, a wpadliśmy w miarę okej. Moim zdaniem. Drugi skok nadal wieje w plecy, ale nie aż tak mocno. Zobaczmy, jak uda nam się. Wow, 133 metry, świetne noty. No i wygrywamy to, no. Proszę bardzo. I awansowaliśmy na czwarte miejsce w generalce. No, kto tak jak ja umie skakać? Nikt. Nie no, żartuję. Kusamo przed nami teraz. Jest to obiekt taki, który po prostu lubię. Czy to jest to Kapański Jumping czy DSJ? To jest jedna z takich skoczni, którą po prostu lubię na niej skakać. Naprawdę. No i proszę, 136 metrów, same 19. Wygrywamy kwalifikacje z niewielką przewagą, ale wygrywamy. To się liczy najbardziej. Mamy konkurs w porze dziennej. Metr na sekundę, raczej bardziej, znaczy, raczej pod narty wieje, więc powinniśmy daleko skoczyć. Oj, świetny skok! 141 metrów i prowadzimy po pierwszej serii. Wow, super. No, tym razem warunki są słabsze dla nas. Myślę, że mimo to uda nam się utrzymać pierwsze miejsce bez problemu jakiegoś większego. Chyba tak. Tak jest, wygrywamy i to z ogromną przewagą ponad 30 punktów, dokładnie 31 dziesiątej. I obejmujemy prowadzenie w generalce. Wow! Zaje fajnie, że tak powiem. Rozpoczynamy drugi konkurs na skoczni Ruka Tunturi w Kusamo. Oczywiście najpierw to są kwalifikacje, żeby nie było. I widzę, że to będzie dobry skok. Tak jest. Świetny skok. Nawet bym powiedział. Wysokie noty. I wygrywamy kwalifikacje i to ze znaczącą przewagą. Prawie 1,5 metra na sekundę podczas pierwszej serii mamy teraz. I to pod narty. Tuż już po wyjściu z progu mamy huragan pod narty, że tak powiem. Chciałbym, że tak powiem, poprawić rekord skoczni w takich warunkach, ale ja to spóźniłem. Oj, żebyśmy tylko awansowali do drugiej serii. Chociaż przy tak odjętych punktach, jest to chyba niemożliwe. No i niestety zabrakło trochę. No. Oj, 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 nie tak to miało być. Nie tak to miało być, proszę państwa. Titize Neustadt. Neustadt przed nami. Zobaczmy, zobaczmy, żebyśmy tylko tutaj wyrobili dobrze. Jest! Świetny skok! 140,5 metra i pewna wygrana w kwalifikacjach. Już
widzę, że pierwsza seria jest we mgle, ale przynajmniej mamy wiatr pod narty. Oj, za wcześnie się wybiłem. Za wcześnie. Żebym tylko awansował do drugiej serii. Chyba awansuję z takim wynikiem. Tak jest, ósme miejsce. Mamy szansę na duży awans po drugim skoku. Możemy nawet zaatakować pozycję topki. Tak myślę. Mamy potencjał duży, więc... Oj, spóźniłem chyba. Albo i nie. No, skok był dobry. I tak, trzecie miejsce, proszę. Sprawdziły się moje słowa, zaatakowaliśmy. No, straciliśmy pozycję lidera, ale tylko 4 punkty straty mamy. Tak więc... tak, wiem, że to więc... Powtarzam, jak sterta płyta bez... nowej płyty, ale kurczę... Trudno zastąpić te słowa. Drugi konkurs na skoczni w TT ze Neustadt. Zobaczmy, jak tym razem nam pójdzie. Są to oczywiście kwalifikacje i chyba pewny awans, mimo że spóźniliśmy skok to mocno. Tak jest, no wygraliśmy, proszę, 0,2, 0,4, 0,5, no ciasno strasznie, do 6. miejsca jest strasznie ciasno. Wow, nie spodziewałem się, że tak będzie. Pierwsza seria. Tym razem bardziej wieje pod narty. Jest, są warunki dobre, nie ma mgły, nie ma śniegu ani deszczu. Oj, spóźniłem znowu, ale tym razem też mi coś zacięła gra. Niedobrze. Czy awansuję do drugiej serii? Żebym tylko awansował. Aj, niestety nie. Niestety nie i spadliśmy w generalce na trzecie miejsce. Aj. Czas na Wisłę Malinkę. Kwalifikacje, pada deszcz, ale wieje pod narty. Trochę moim skoczkiem coś trzęsie na progu, co jest ciekawe. Lądowanie, no, w miarę ok, ale mogło być lepsze. Ale przy takiej odległości jak 134 metry, czyli na wielkości skoczni i lądowanie, to nawet nie było aż tak złe to lądowanie. Takie mam zdanie na ten temat. Pierwsza seria, zobaczmy jak nam tutaj pójdzie. Chyba trochę za wcześnie się wybiłem, mam takie odczucie. Nawet widać po wysokości lotu i tak dalej. Że chyba tak było. 14 miejsce. Musimy skończyć w 10. No nie ma wyjścia, żeby utrzymać się w trójce w generalce, bo inaczej no słabo to będzie. Oj. O kurde, jaki to był skok! 145 metrów! Ja pierdolę! Co? Na dwie nogi! 145 metrów ze 14 miejsca na trzecie miejsce. No skok marzenie! I jeszcze ujmujemy prowadzenie w generalce. No coś niesamowitego. Czy ktoś dalej skoczył w ogóle w tym tutaj? Niż ja? No pewnie tak, no nie ma bata, nie. Ale czy bym był w ogóle na tablicy, jestem ciekawy. Gdzie ta Wisła? Wisła. Nie, dalej skakali. Prawie po 150. No ale i tak myślę, że mój wynik jest całkiem niezły. Możecie pisać w komentarzach, jeżeli oglądacie i jesteście w tym momencie. Jakie wy macie rekordy w tej grze? I tak dalej. Jestem ciekawy, jak wam idzie granie w tę grę. No ale teraz nie przedłużajmy i idziemy do drugiego konkursu na skoczni w Wiśle.
Świetne lądowanie, przy wietrze w plecy i wygrywamy kwalifikacje. Metra musimy skoczyć, żebyśmy objęli prowadzenie. Mamy wiatr pod norty. Chyba spóźniłem trochę odbicie, jakie mam wrażenie, mimo że pokazuje, że mam prawie idealne, no ale wysokość lotu wskazywałaby na to, że jednak coś poszło nie tak. Albo od razu po wyjściu z progu chyba za bardzo położyłem się na narty, takie mam odczucie, dlatego dosyć nisko leciałem nad zeskokiem, przez co wylądowaliśmy dosyć blisko. Chyba tak mi się wydaje po prostu. No tym razem 11 miejsce zajęliśmy. Czasem jest lepiej, czasem jest gorzej, no tak jak w życiu, nie? I co? Oberstdorf to nie jest turniej 4 skoczni, bo to jest puchar konfederacji, czy tam kontynentalny, inaczej chyba mówiąc, nie wiem. Zobaczymy, jak awansujemy po tym sezonie, czy to jest kontynental był, czy to jeszcze nie był kontynental. No. Wiem również, że to będzie strasznie, strasznie długi odcinek. Nie wiem, czy nie najdłuższy z gry o skokach narciarskich na moim kanale. Ale myślę, że wam to nie przeszkadza i obejrzycie przynajmniej do połowy ten film. No. Nie jest chyba, według mnie, jakiś nudny ten odcinek, nie był. Dużo się dzieje, dużo się działo. A też mi zależy, żeby tej serii, z tej gry jakoś nie ciągnąć zbytnio długo, no bo wiecie, czym dłużej seria trwa, tym ma mniejsze zainteresowanie, że tak powiem. A też chciałbym troszkę też innych gier ponagrywać, jak DSJ4, na przykład karierę zawodnika, bądź Puchar Świata Widzów, nagrać z DSJ4 na nowych skoczniach. Ale to jeszcze zobaczymy po tej serii właśnie. Tak samo z grą pod tytułem Ski Jumping 2021. Widziałem pod wczorajszym filmem, bo kiedy ja to nagrywam, mamy już 15 listopada, a tamten odcinek z Ski Jumping 2021 wstawiłem 14. To jest ogromne zainteresowanie tym odcinkiem. Naprawdę było, co mnie naprawdę zaskoczyło. Jest masę lajków, troszkę subów nawet wpadło, jestem wam bardzo wdzięczny i dziękuję za wszystkie suby, lajki i komentarze. Nie spodziewałem się, że ten odcinek z tej gierki po tak długiej przerwie wam się spodoba i będzie aż takie zainteresowanie. No, zaskoczyliście mnie pozytywnie, naprawdę. Dzięki jeszcze raz za to. Tak samo dzięki za wszelakie suby, lajki i tak dalej, aktywność na wczorajszym live z premiery update'u do DSJ4 1.7.0. Też serdecznie wam za to wszystko dziękuję, bo naprawdę byłem w szoku, jak nagle było w pewnym momencie nawet 70 widzów na live'ie, co jest absolutnym rekordem tego kanału i wątpię, że kiedykolwiek zostanie to poprawione. Tak więc, myślę, że to przejdzie do historii mojej działalności na YouTubie i to dzięki wam. Kurczę, nie awansowaliśmy, zabrakło pół punkta, no. Ajajajajaj. I spadamy cały czas w generalce, no. Słabo. Sapor, może tu będzie lepiej. Wiatr pod narty. Niewiele musimy skoczyć, aby wygrać te kwalifikacje chyba. Tylko mam nadzieję, że uda nam się wygrać te kwalifikacje. No i kapitalny skok. I to jeszcze telemarkiem wylądowany, prawie same 20. I z ogromną przewagą wygrywamy te kwalifikacje na Okurajamie. Na dużej skoczni oczywiście.
Tym razem wieje w plecy, niemocno. Paradoksalnie warunki powinny być cięższe, ale mimo to skaczemy w miarę ok. I prowadzimy po pierwszej serii o 40 przed jakimś Marko i przed Semeniczem o 70, więc jest bardzo ciasno po pierwszej serii. I szykuje się nam bardzo wyrównana rywalizacja w drugiej serii. Wręcz bym powiedział, że zażarta, chyba tak się to mówi. No wiem. No jest dobry skok, ale trochę zepsułem, nie powiem. Mogło być lepiej. Ale mamy trzecie miejsce i mamy drugie miejsce w generalce. No, zaczynamy odrabiać do Aleksandra jakiegoś tam. Lecimy z drugim konkursem w Sapporo. Jest mgła, lekko wieje w plecy. Myślę, że to będzie gdzieś skok na odległość mniej więcej 130 metrów. Przekonajmy się. Lądowanie nie najlepsze, ale mamy 133 metry, więc dalej niż myślałem. Czas na pierwszą serię. Tym razem wieje podobnie, ale zaczął padać śnieg. Tory są zapewne lekko zasypane. Prędkość najazdowa będzie zapewne gorsza. Ale skaczamy mimo to bardzo dobrze. 131 metrów wręcz w ciszy to był skok oddany. W bezwietrznych warunkach. No i z miarę dużą przewagą przystępujemy do drugiego skoku. Nadal pada śnieg i nadal wieje bardziej pod narty, ale to nadal nie są jakieś super wichury, że tak powiem. Za wcześnie się wybiłem, ale mimo to skoczyliśmy naprawdę świetnie. 3:20 i pewna wygrana, co nam daje pierwsze miejsce, ponownie pierwsze miejsce w generalce. Cieszę się niezmiernie. No dobra, przed nami Engelberg, później Zakopane, Klingenthal, Wisła, junior Mistrzostwa Świata Juniorów, Nottingham i Lillehammer, więc odcinek będzie trwał zapewne ponad godzinę. No rekordowy jak rekordowy będzie, no mam dużą nadzieję, że chociaż ze dwie, trzy osoby obejrzą od początku do końca. Jak takie będą osoby, to proszę się pochwalić w komentarzach, że obejrzałem do końca odcinek. Będę zadowolony, naprawdę. Metr na sekundę wiatru pod narty. 133 metry potrzebujemy przynajmniej do objęcia prowadzenia w kwalifikacjach do konkursu w Engelbergu. Skaczemy chyba na styk, a nawet ciutkę dalej, ale lądowanie było najlepsze i przez to zajmujemy drugie miejsce, przekrywając o zaledwie 0,2 punktu z Urlichem jakimś tam Wójcickim. Pierwsza seria, pada śnieg z deszczem, znaczy nie śnieg z deszczem, jest mgła i padający śnieg. Lekko wieje pod narty. Trochę chyba za wcześnie się wybiłem. Ale tu odleciliśmy, ale czemu moja myszka znowu się zwiesiła i mimo że klikłem, to nie wylądowałem. Czy to był najdłuższy skok? Tak jest, to był najdłuższy skok. Byśmy prowadzili po pierwszej serii, no. Ajajaj. Kapocha, że tak powiem. Kapocha wyszła z tej próby. Jakbym teraz powtórzył ten skok z pierwszej serii, tylko byśmy to wylądowali, to myślę, że byłby to nawet atak na podium. No ale to już nie będzie taki skok, niestety. Wybicie było tragiczne. Lądowanie również, no. No i spadliśmy na 20 lokatę. Ale dalej prowadzimy w generalce i to się liczy najbardziej dla nas.
ze wszystkich rzeczy. Kwalifikacje bardzo mocno wiało w plecy. Na nasze nieszczęście mocno spóźniliśmy odbicie, ale chyba awansowaliśmy do konkursu, tak jest. Same skoki, jak widzicie, nie były jakieś idealne, dalekie. To może świadczyć tylko dla nas lepiej, bo możliwe, że podczas samego teraz konkursu warunki będą podobne i będzie można to dla nas, na naszą korzyść wykorzystać. Ale czy tak będzie, zobaczymy. Na razie po pierwszej serii zajmujemy drugie miejsce. Fajnie by było to utrzymać, oczywiście. Zobaczmy. No może być to rekord. No rekord chyba to nie jest. Tak, to jest rekord. No pół metra poprawiony. No to w miarę spoko. No i wygrywamy przed Jacques'em Mogielem. Super. I umacniamy się na pierwszym miejscu w generalce. Czas na Zakopane. W miarę spoko skok. Mogło być lepiej, ale trochę zjechałem z odbiciem. Zobaczmy, jak to będzie teraz w pierwszej serii w naszym wykonaniu. Nadal pada śnieg, jest lekka mgła i wiatr bardziej w plecy wieje. Może być ciekawie. Ale skok był naprawdę dobry. 130 metrów, same 19 i pewne prowadzenie po pierwszej serii. Tym razem wieje bardziej pod narty. Powinno być lepiej. Powinien być dłuższy skok. Też tak się chyba stanie, tak jest. 134,5 metra i pewna wygrana na naszej skoczni w Zakopanem. Jak widzimy, tym razem jest mocna mgła, mocno wieje pod narty. To zatem idzie, no oczywiście dalekie skoki, ale tym razem nam nie wyszło to, bo trochę zepsuliśmy wybicie. Tym razem podczas konkursu zmieniły się warunki, nadal wieje pod narty, ale zaczął padać deszcz. To może nam utrudnić troszkę zadanie. Ale nie nam. Nam to nawet możliwe, że nawet pomogło. Prowadzimy przed Filippo A jakimś. Druga seria. Znacznie słabszy wiatr. I niestety zmienił kierunek na wiatr w plecy. O, a my trochę chyba spóźniliśmy odbicie. Mimo że pokazuje, że to było dobre wybicie, ale mi coś tu nie pasowało. No właśnie, trzecie miejsce zajmujemy. Ale i tak mamy jeszcze sporą przewagę w generalce. Nie ma się czym przejmować, chyba na razie. Klingenthal, jedna z moich, jak mówiłem, niezbyt lubianych skoczni. Jak tutaj awansuję w grę do konkursu, to będzie sukces.
Awansować chyba się uda nam. I to nawet z dobrego miejsca, bo 18. Pierwsza seria, nadal pada śnieg, ale wieje bardziej pod narty, co może nam troszkę pomóc. I tak też się dzieje. 122 metry. 15 miejsce, więc punkty będą. Teraz nie mamy nic do stracenia, tylko możemy bardziej powalczyć o lepszą lokatę. Mimo to, że wieje w plecy. Ale świetny skok w naszym wykonaniu. 126,5 metra przy no, nawet mocnym wietrze w plecy. I awansowaliśmy do dziesiątki po konkursie. 9 miejsce zajęliśmy, super. I nadal prowadzimy w generalce. Czas na drugi konkurs w Klingenthal. To nie był dobry skok, szczególnie, że był wiatr pod narty. Awans jest, to najważniejsze. Dobry skok, nowy rekord przy mocnym wietrze w plecy i daje to nam na razie drugie miejsce po pierwszej serii. Dość niespodziewane drugie miejsce jak dla mnie, ale może uda nam się to utrzymać. Oj, lecimy wysoko, bardzo wysoko. I chyba będzie podium. 136 metrów. O proszę, nas wygraliśmy. Świetnie. Świetnie. I czas na Mistrzostwa Świata Juniorów. No, Wisła, więc myślę, że tu będzie nawet tytuł, ale nie przesądzajmy przed zachodem słońca, czy jakoś tak. Kwalifikacje. Wiatr pod narty to jest nasz prolog przed głównym daniem, że tak powiem. Jest dobry skok z telemarkiem. I pierwsze miejsce, na razie wygrywamy kwalifikacje. Oby w samym konkursie było nie mniej lepiej. Tym razem wieje w plecy. Warunki trudniejsze. Ale my mimo to skaczemy świetnie, no wręcz kapitalnie bym powiedział. 135,5 metra i pewne prowadzenie po pierwszej serii. Ja przypomnę, że ja jeszcze ani razu nie wygrałem Mistrzostw Świata Juniorów w tej grze, więc gdybyśmy to wygrali, to będzie mój pierwszy tytuł w tej grze. No naprawdę mówię. Oj nie, no i się przeliczyłem chyba. Nie, wygraliśmy to! Super! Jest! Jest, kuźwa, jest! Super! Zostaliśmy mistrzami świata. Jesteśmy mistrzem świata juniorów. No, czy coś w tym stylu. Super! Notre Dame, wiatr pod narty, skocznia normalna. Chyba w Norwegii, jak dobrze widziałem. Dobry skok. Nowy rekord. No i wygrywamy kwalifikacje. Super. Pierwsza seria. Wiatr w plecy. To niezbyt dobra informacja.
Ale mimo to skaczemy świetnie i jeszcze poprawiamy rekord. I na razie prowadzimy z ogromną przewagą nad pozostałymi zawodnikami. Nie widzę, żebyśmy tutaj po prostu przegrali to, no bo po prostu musiała być katastrofa jakaś się stać, ale to jest chyba niemożliwe. Jesteśmy w takiej formie, że po prostu, no tak, no pewna wygrana, bez dwóch zdań, świetnie, no po prostu kapitalnie nam idzie ten sezon. Czas na drugi konkurs w Notre Dame, a później wielki finał w Lillehammer. Mamy ciekawe warunki atmosferyczne, jest mgła, pada deszcz, ale mamy bardzo mocne podmuchy wiatru pod narty. Oj, oj, wysoko lecimy i to jest kapitalny skok. 98,5 metra, nowy rekord, to o 2,5 metra poprawiony z wczorajszego dnia. Świetnie. Pierwsza seria rozpogodziło się. Co za tym idzie, zmienił się kierunek wiatru na wiatr z tyłu. No niestety chyba nie polecimy sobie daleko w takim razie, ale na tyle daleko polecimy, że będziemy prowadzić po pierwszej serii chyba. Tak mi się wydaje. Tak jest. O punkt przed Rokiem Justinem. Super. Druga próba. Tym razem o wiele mocniej wieje. No wieje równo. Więc będziemy skakać praktycznie w ciszy. Ale jest wysoko. Jest daleko. 98 metrów. Dobre nawet lądowanie, pewna wygrana. Nice. No nie ma opcji, żebyśmy nie wygrali w generalce. No. Ostatnie dwa konkursy na dużej skoczni w Lillehammer. To musi być nasze zwycięstwo. To musi być nasz sezon po prostu. Lillehammer. Spoko skocznia jak dla mnie. No tutaj chyba przypieczętujemy po prostu naszą dominację w tym sezonie, tak myślę, bez większego problemu. W rozgrzewce nie poszło nam jakoś najlepiej, ale też warunki nie były najlepsze. Tym razem mamy dzień i wieje dosyć mocno pod narty. Warto byłoby to wykorzystać. No i za wcześnie się wybiłem. Mimo to, nawet dobry skok nam wyszedł. I prowadzimy po pierwszej serii. Świetnie. Nadal wieje pod narty, nic się nie zmieniło. Także nie powinno być problemu z wygraną. Tak też się dzieje. 3 razy 19,5 punktu i wygrywamy. Elegancko. Tak ma być. Czas na ostatni konkurs sezonu. Czas to zakończyć mocnym akcentem. Prawie 1,5 metra na sekundę pod narty mamy. Mamy porę nocną również. Będzie nowy rekord skoczni w naszym wykonaniu? Zobaczmy. No rekordu chyba na razie nie poprawiliśmy, no nie. Ale wygrywamy kwalifikacje po raz kolejny już w tym sezonie. Podczas pierwszej serii widzę, że mamy podobne warunki co w kwalifikacjach. Tylko że jeszcze bardziej się ściemniło. Oj, wysoko, wysoko nad skokiem, to może być rekord. Nie, chyba to nie jest rekord. No nie, spadliśmy niestety. Chyba tam była gdzieś dziura w powietrzu i troszkę nam nie wyszło, ale mimo to prowadzimy. Nice, nice. Nadal warunki są wybitnie dobre i nawet chyba jeszcze lepsze niż podczas pierwszej serii.
Ojej, 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 no 143,5 metra, nie ustanę niestety. No jacie, od 50 przegrywamy z jakimś Aleksandrem Boklewem, no. No nie no, ale wygrywamy generalkę. Super. Świetnie. Hajs zdobyty. I następny odcinek z tejże gierki będzie, że tak powiem, chyba ostatnim odcinkiem, bo będzie na nas czekał Puchar Świata. Myślę, że wam się ten odcinek spodobał, jak tak zostaw się łapkę, suba, komentarz. Mimo, że to jest rekordowo długi odcinek, bo pewnie gdzieś godzinę, godzinę 20 chyba będzie trwał. Tak więc. Myślę, że wam się nie będzie jakoś nudził podczas oglądania, że był w miarę ciekawy, wesoły. Zapraszam do wszystkich linków, które macie w opisie, na grupę, na drugi kanał, na Discorda dla widzów. Zachęcam do wbijania, bo atmosfera jest spoko. I co? I do zobaczenia w następnych filmach i live'ach. Hello!